No a my mamy bramkę dla drużyny Storunia. Pierwsza bramka dla Eurodrobiu Toruń, Karol Kułacz z numerem 14. I mamy 1-1. Za chwilę oczywiście pokażemy Państwu powtórkę tej sytuacji. Tutaj Kułacz otrzymał tą piłkę, ruszył do przodu i pokonał Świetlika. Dobrze była ta zagrana ta piłka, Krochn, ale nic z tego nie wyszło. Przybyłek, Krochn, Gmiński, nie udało mu się przejąć tej futbolówki. Ale jeszcze Oelesz huknął teraz Gmiński i to jest 3-1. Wzmocnienie Damianem Gmińskim okazało się niezwykle istotne w wykonaniu drużyny z Grudziądza. A proszę zobaczyć, jak właśnie tutaj dotarła ta piłka do Gmińskiego. No i mocno huknął Gmiński. 30 sekund do zakończenia pierwszej połowy, a my mamy piątą bramkę dla WSD Twojej Szkoły, a jej strzelcem Patryk Stankiewicz. Huknął potężnie Stankiewicz. No i a strzelcem tej bramki z numerem 5 Grzegorz Dziółkowski. No ale szybciutko wyrównanie. Szybciutko już mamy po 5. A strzelcem. Ależ bramka. Maciej Chełminiak. Trzecia bramka dla drużyny z Bydgoszczy, a zobaczmy, jak do tego doszło. Tutaj otrzymał piłkę Chełminiak, huknął. Przepiękna bramka.